Witam proszę Państwa. Wy może uzna to za dziwne, ale zbieram szyszki. Tak potajemnie powiem, że kiedyś miałem pana zrobić mamie koraliczek. Może teraz mi się uda. Najnowsza kolekcja Buczykija Filipka szyszek. Wylewaj. O dobra, do kieszeni. Tutaj sobie włożę. Tu moja tyczka święta. Cholera, bym ją jeszcze nie wziął. Chyba, że wtedy właśnie w tej wozie nie miałem. To fajne szyszki. W ogóle w domu mam przepiękną dużą szyszkę. Tu wyjdziemy w las, aż Państwu opowiem. Ogólnie tam jeszcze. Tam dalej, może słońce świeci, to tak się ustawię. W tamtych, tam dalej, w tamtych rejonach. Jest, nie wiem czy jeszcze detal, teraz, dzisiaj na przykład on jeszcze on stoi. Jest domek z namalowanym na kamieniu. Namalowanym na kamieniu twarzą. No, twarz na kamieniu namalowana sprayem. Także w tym miejscu pamiętam, był domek, fotele były, było bardzo dużo, na przykład no ogólnie bardzo fajnie się to prezentowało, nie wiem dlaczego właściciel to, albo właściciele, bo to w sumie chyba kilka osób budowało, to widać pozostałości takie usypane ze śniegu. Może uda mi się poprawić jakoś zanim tam pójdę. Proszę bardzo, o jednak nie, jeszcze raz. Może po prostu dlatego, może to moja wina, jeśli tak to bardzo przepraszam. Ponieważ kiedyś rozkamerowałem. Chyba, właśnie nagrania były te domki. To widać jest zbite. Właśnie w tym miejscu był ten domek. Przejrzymy raz dalej. Jeżeli to przeze mnie zostało zniszczone, to bardzo przepraszam. Ja oczywiście tego nie niszczyłem, tylko to albo poszło do zbiórki, albo jakiś za przeproszeniem. No, są ludzie w lesie bardzo dobrzy, którzy nie śmiecą i są tacy, którzy śmiecą, niestety. No niestety, myślę, że tak było, jest i niestety chyba już będzie. Tu może przejdziemy, żeby nie naruszyć żadnego drzewka. Święta tyczka Buczykija prowadzi aż do tyczkowizny. Tu sobie gdzieś przejdę. Myślę, że zaraz powinienem wyjść na drogę. Ogólnie chcę iść w miejscu, gdzie nagrałem kiedyś żurawie piękne. Kiedyś pamiętam, znalazłem kości. Koledzy śmiali się, że Filipek znalazł dinozaury. Oczywiście nie będę rozpalał żadnego ogniska. Najwyżej czajnik sobie, bo herbaty zagotuję. Wiadomo, wtedy po tej lodzie komfort w butach, ten mistrz troszeczkę, no już jest troszeczkę inny. Już nie jest tak ciepło w bucie. Trudno się dziwić. Albo nie dziwić. Pośród szumu drzew Filipek rozbujany jest. Idziemy dalej. To widzę jakieś wyjście, ścieżkę. A ja jak zwykle muszę chodzić po chaszczach. Tak już do mnie. O, jakie piękne drzewo. Można. Już mnie na Messengerze napisał. To nie wiem, czy było mnie słychać, bo nie wiem, czy ten telefon właśnie zagłusza wiadomości, jak przychodzą, jak ktoś do mnie dzwoni. Tego dzwonku nie słychać przy kamerze, ale nie wiem, czy właśnie mnie zagłusza, czy nie. No tu jest ścieżka. Ogólnie, jak mi ktoś doradzi na Facebooku, pozdrawiam tego pana. Może nie pasuje mówić po imieniu. W maju i ogólnie można zbierać już w lesie pożywienie na zimę. Tak, żeby zwierzątka miały po prostu co jeść. Jak już mówiłem, 100% według mnie nie powinno się im tak dawać jedzenia. Tak 75-80, no już max. Bo one też muszą sobie radzić w zimę. I pozdrawiam prosto z lasu Buczyki Filipek z tyczką. Pozdrawiam.